to jest produkt po nic, to jest kolorowa woda za 85 zł. Hej kochani, witajcie, z tej strony wasza Adrianna, a dziś zapraszam was na cały makijaż wykonany kosmetykami Millie Bobby Brown, czyli gwiazdy m.in. serialu Stranger Things czy filmu Enola Holmes. Słuchajcie, mam wrażenie, że wszyscy w internecie już testowali te kosmetyki, tylko nie ja, więc chcę zobaczyć, o co chodzi, czemu ten hype, czy te kosmetyki są rzeczywiście takie dobre, czy po prostu są przereklamowane. Więc dobra, przechodzimy do filmu, bo słuchajcie, zapisałam sobie, że mam 12 kosmetyków do sprawdzenia, więc musimy zaczynać, tak więc jeżeli film wam się spodoba, to kciuki w górę, bo dla was to jest sekunda, a dla mnie wielka motywacja i pomoc kanałowi. Subskrybujcie kanał i ruszamy! Mam całą paczkę kosmetyków. Słuchajcie, ja zamówiłam je z Douglasa. Oczywiście to nie jest reklama Douglas, zamówiłam wszystko sama. I ceny tych kosmetyków, które będę podawała, również pochodzą z Douglasa. Wiadomo, no ceny tych kosmetyków mogą się różnić, zależy gdzie kupicie. I przepraszam was, bo mamy tutaj co prawda cały zestaw do wykonania kosmetyków. Zamówiłam wszystko, prócz jednego produktu. Słuchajcie, nie zamówiłam podkładu. Już się wam tłumaczę dlaczego. Słuchajcie, widziałam fatalne recenzje tego podkładu, że w ogóle nie kryje, że nie widać go na twarzy i nie chciałam go zamawiać, dlatego że wiedziałam, że jak nałożę słaby podkład na twarz, którego nie widać, to wszystkie inne kosmetyki, które później nałożę na ten podkład, będą źle wyglądały, więc będzie to niesprawiedliwe. Bo jak ja mam ocenić, czy to róż jest brzydki i robi plamy, czy to po prostu podkład się ściera? Więc ja szybko nakładam podkład i zaraz do was wracam. I okej, podkład nałożony. Przechodzimy teraz do korektora. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, czy ten kolor będzie mi pasował, bo ja to zamawiałam przez internet i uwaga, były dwa kolory do wyboru. Wszystkie inne były wykupione, więc no mam nadzieję. O, nie jest taki zły, jest bardzo, bardzo jasny, ale pod oczy może fajnie właśnie rozświetli. A także bardzo ciekawy metalowy dzióbek. Och, jakie to jest przyjemne, bo tak fajnie chłodzi. Cena tego korektora to jest 99 zł. Ogólnie, jak zauważyłam, są to kosmetyki raczej kierowane do młodszych odbiorców, albo kosmetyki, które mają stworzyć taki lekki, młodzieńczy, delikatny makijaż. To jest zrozumiałe, sama Millie Bobby Brown jest nastolatką, ma 19 chyba lat, więc no wiadomo, że raczej będzie tworzyła delikatne kosmetyki dla młodej skóry. Bardzo mi się podoba, jak korektor wygląda po tej stronie, bo jest rzeczywiście bardzo delikatny, ta okolica jest rozświetlona, nie daje jakiegoś super krycia, po prostu daje takie zdrowe ukrycie cieni i rozświetlenia i to jest super. I nakładanie tym metalowym dzióbkiem to jest naprawdę przyjemność. Nałożę sobie to, co mi jeszcze zostało na brodę. Zobaczmy, jak ukryję moje wągry na brodzie. No, nie jest on jakoś bardzo kryjący, daje głównie rozświetlenie, ale coś tam przykrywa. Bardzo naturalnie to wygląda. Okej, nie mam problemu z tym korektorem, absolutnie. Bałam się, że po prostu nie będzie krył wcale, że będzie wyglądało, jakbym nałożyła sobie nic. A... nieźle. Tak aż ma się ochotę go nakładać więcej i więcej, bo tworzy taki piękny, zdrowy blask na skórze. I nawet ten odcień, który średnio do mnie pasuje, bo jest za jasny, bardzo ładnie się w skórę wtopił. Super! Bardzo ładny, bardzo świeży efekt. Podoba mi się, jak moja skóra teraz wygląda. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jak na razie super do takiego lekkiego, młodzieńczego makijażu. Czemu nie? Jest git. Pozdrawiam całą Legnicę. I przechodzimy teraz do pudru. Jest to puder korygujący. Wygląda bardzo ciekawie, bo mamy tutaj taki marmurek koloru. Fioletowy odcień, żółty, pomarańczowy, zielony, więc on ma pewnie nam zakryć te różne kolory, które się na naszej twarzy pojawiły, jakieś tam niedoskonałości. Czy ma wyrównać ten kolor, więc bardzo ciekawy produkt. Natomiast słuchajcie, ciekawa jest również jego cena, dlatego że taki sobie mały puderek kosztuje, uwaga, uwaga, 99 zł. To jest moim zdaniem bardzo dużo. I jeszcze muszę wam powiedzieć, że opakowanie tego pudru jest tak tanie. On mi bardzo przypomina takie tanie, tanie, antybakteryjne pudry, których używałam, jak chodziłam do gimnazjum. To były jakieś takie pudry z tanich marek i słuchajcie, one miały takie samo opakowanie i nawet to opakowanie tak lata tutaj, wszystko grzechocze. No to nie jest opakowanie pudru za stówę, no absolutnie. I wali ten puder kredą, słuchajcie, wali tak naprawdę okropnie. Pod względem cenowym ten puder akurat mi się nie podoba, bo są to kosmetyki raczej kierowane do młodszych osób i no niewiele nastolatków wydaje mi się będzie mogło sobie pozwolić na puder za stówę. Tak pachnie 100 zł. Ale słuchajcie, bardzo fajnie przypudrował mi czoło. Obawiałam się, że on w ogóle nie będzie matowił, bo te takie lekkie pudry mają taką tendencję, żeby po prostu nie dać żadnego efektu, ale nie.
Zostawia mat, to jest super. Nie jest to jakoś super mocny mat, ale jest. Ale cena wow. Ja wiem, że czasy i zarobki się zmieniły, ale mnie, jak chodziłam do szkoły, absolutnie nie byłoby stać na puder za 100. Puder to jest taki mało interesujący kosmetyk, no nie? Wyobrażam sobie wydać 100 na paletę, ale na puder? Puder ma matowić i tyle. I nie ma kosztować dużo. I do widzenia. Puder to jest najnudniejszy kosmetyk. Puder jest okej. Okay. Czy widzę jakieś magiczne wyrównanie kolorytu przez te odcienie tutaj ze sobą pomieszane? Nie. Wydaje mi się, że jest to raczej taka bajka, bo jak rozmażecie te wszystkie odcienie, to one po prostu tworzą beż. Dla mnie tego typu produkty były zawsze raczej chwytem marketingowym. Wiecie, jak byłam czerwona w niektórych miejscach, tak nadal jestem. I są miejsca, w których należy go nałożyć bardzo, bardzo, bardzo dużo, żeby on zmatowił. A jednak młoda skóra potrafi się dość mocno przetłuszczać. Ja nigdy nie używałam tyle pudru, jak wtedy, kiedy miałam 20 lat. Więc to nie byłby zdecydowanie kosmetyk dla mnie. Nie polubiłam się z nim. Sorry. Słuchajcie, namęczyłam się z tym pudrem, żeby uzyskać satysfakcjonujący mnie efekt upudrowanego ciastka. Tu musiałam go naprawdę dużo nałożyć. Ja wiem, że nie każdy jest taką pudernicą jak ja. Ja naprawdę lubię, jak moja twarz jest matowa. Ja nawet mam taką obsesję, że jak dotykam twarzy, to ona nie może się lepić. Ja muszę po prostu czuć, że tutaj wszystko jest suche, więc ja wiem, że ja mam specyficzne potrzeby, ale po prostu u mnie się ten produkt nie sprawdził. Nie jest dla mnie. Jest dla osób, które raczej potrzebują mniejszego zmatowania i mają wolną 100 na puder. Wiecie, uważam, że można znaleźć w drogerii dużo fajniejsze w dużo niższej cenie. Okej, no dobra, zostawmy już ten puder, nie denerwujmy się. Łyk napoju. I słuchajcie, teraz przechodzimy do bronzera, żebym nie była taka blada i wybór tego bronzera, och, to było coś idealnego, bo znajdował się on tylko w dwóch odcieniach, ciepłym i chłodnym. Ja chciałam chłodny odcień bronzera, więc wybór był bardzo prosty. Bardzo mi się to podoba, nie ma za dużo wyboru i dobrze. Czasem za duży wybór, to wiecie, problem. Cena tego bronzera to 95 zł. Mam też wrażenie, że on ma w sobie bardzo delikatną drobinkę. Tak, wow. Nawet nie taką delikatną. Nawet bardzo dużo. Ale nie przeszkadza mi to. Dla mnie bronzer może mieć trochę blasku. Ja lubię się świecić. Czemu nie? O, wow! Ale on się pięknie wtopił w skórę, słuchajcie. Okej. On się wtopił w skórę tak pięknie. I wygląda tak naturalnie, jakby to był, słuchajcie, bronzer w kremie. Oj, podoba mi się. Oj, zaczyna mi się podobać. To mi się podoba. O to chodzi. Ja bardzo lubię nagrywać dla Was tego typu filmiki, bo testuję kosmetyki, których bym nigdy w życiu nie kupiła. Ja bym się nigdy w życiu tą marką nie zainteresowała, bo stwierdziłabym, że to jest po prostu marka dla nastolatek, nie dla mnie. I ominąłby mnie taki hit. A tak mi się podoba. O, jak ten bronzer wygląda na twarzy. To jest najbardziej wtapiający się bronzer w skórę, jakiego kiedykolwiek w życiu miałam. Oklaski dla Millie Bobby Brown. A jeżeli się zastanawiacie, czy się pofarbowałam, dlaczego mam teraz taki ciepły odcień włosów, to nie pofarbowałam się, po prostu byłam na zabiegu nanoplastii, czyli trwałego wyprostowania włosów. I efekt uboczny tego zabiegu jest taki, że on wypłukuje całą farbę, którą macie na włosach i farba po prostu schodzi w plackach. Często też zostaje właśnie taki ciepły odcień na włosach, ale idę do fryzjera za 2 tygodnie, więc ten odcień zniknie. Choć muszę Wam powiedzieć, że całkiem mi się podoba. Nie wyszedł aż tak źle. Mam placki na włosach, bo w niektórych miejscach ten odcień jest taki jasny, marchewkowy, w niektórych jest na przykład na końcach bardziej brązowy. Mój odrost jest szary. Ja jestem świadoma, że to wygląda specyficznie, ale jakoś mi to bardzo nie przeszkadza. Natomiast bronzer jest super. Dobrze, wszystko jest w porządku. No jak sami widzieliście, bronzer bardzo mi się spodobał. Według mnie daje bardzo naturalny efekt na twarzy, przepięknie wtapia się w skórę, odcień również jest śliczny. On ma w sobie jakąś drobinkę, ale jej w ogóle nie widać. Ona się po prostu jeszcze bardziej pomaga wtopić temu produktowi w skórę. Wow! No jeden z fajniejszych kosmetyków, który ostatnio testowałam. I przejdźmy do produktu, którego jestem bardzo ciekawa, czyli do różu w kremie. Słuchajcie, ja kiedyś byłam hejterem różu w kremie. Nie lubiłam róży w kremie. Ale odkąd zaczęłam je testować, testowałam na przykład róż w kremie od Ariany i Seleny. Porównanie tych kosmetyków znajdziecie tutaj. Od tego czasu te produkty naprawdę zaczęły mi się podobać i zaczęłam doceniać, jak pięknie i naturalnie wyglądają na skórze. I róże Millie Bobby Brown były w wielu pięknych odcieniach, które niestety nie były dostępne. Jak Wam mówiłam, wiele z tych kosmetyków jest wyprzedana, więc to pozwala mi myśleć, że te, które są wyprzedane, muszą być naprawdę fajne. I z róży został mi tylko ten odcień, więc ja mam.
nadzieję, że on będzie dobrze wyglądał na twarzy. Pasuje mi bardzo do tego mojego kubraczka. O mój Boże, on ma nawet identyczny kolor. Ja się chyba ubrałam właśnie myśląc o tym różu. O, boję się, ale mam nadzieję, że jak ten róż się rozprowadzi na skórze, to on nie będzie taki intensywny. I może wcale ten odcień nie będzie wyglądał aż tak intensywnie. Okej, nałożyłam trochę. Sprawdźmy. Więcej nie nakładam, bo się boję. Dobra, nakładam więcej. Okej, nie. O wow. Rozumiem chyba hype, bo naprawdę pięknie wygląda na skórze. Odcień nie jest do końca mój, bo ja nie lubię aż tak chłodnych odcieni różu, ale ładnie się wtopił w tę skórę. Bałam się, że będzie wyglądał dziwnie, a wygląda dobrze. Okej, nie jestem nawet zła na ten odcień. Bardzo ładnie wygląda. Róż także pięknie wtapia się w skórę, jest dobrze napigmentowany, nie trzeba go dużo, żeby utworzyć efekt na policzku, ale jednocześnie nie jest zbyt napigmentowany. Bardzo mnie denerwuje, jak te róże są aż tak zbyt mocno napigmentowane, że nałożycie kropeczkę, już po prostu jest dramat, jesteście cali w plackach, wyglądacie jak matrioszka. To też nie jest efekt, o który mi chodzi. Tutaj wszystko jest idealnie. Okej, już wiem, czemu te róże były wyprzedane. Tutaj nałożyło mi się trochę więcej i efekt jest mocniejszy. Można go zdecydowanie budować, ale nawet ten mocniejszy efekt nie wygląda źle. Okej, rozmawiamy. Teraz rozmawiamy. I ta rozmowa jest całkiem ciekawa i idzie w kierunku, który mnie interesuje. Bo ten makijaż zaczyna wyglądać bardzo, bardzo dobrze i bardzo, bardzo świeżo. A o to mi chodzi. Idzie lato, chcę wyglądać świeżo, a nie jak w zimę, jak upudrowana lalka. Choć ja lubię wyglądać jak upodrabana lalka, co poradzę. Super! Bardzo pięknie ten róż wygląda na skórze. Nie pobił mojego ulubionego różu w kremie od Seleny Gomez. Natomiast jak obejrzycie film z porównaniem Ariany i Seleny, będziecie wiedzieć. Ale wygląda pięknie. Jego cena to 85 zł, więc na razie z tych wszystkich kosmetyków, które testowałam, jest to produkt najtańszy. I jestem pozytywnie nastawiona. Ten makijaż idzie w dobrą stronę. Do zakończenia policzków brakuje nam jeszcze rozświetlacza. I rozświetlacz to też był ten produkt, który miał wykupione wszystkie odcienie. Został mi tylko, słuchajcie, ten, ale wydaje mi się, że nie wygląda on najgorzej. To jest po prostu taki złoty odcień. Ja nie lubię takich złotych odcieni. Ja wolę bardziej szampańskie odcienie. To jest po prostu taki złoty. Złoty. No ale taki został, taki musimy użyć. Może tak naprawdę się okaże, że nie będzie wyglądał źle. I produktu jest tyle. Jest go bardzo mało. Jest go, słuchajcie, bardzo, bardzo mało. Jaka jest cena tego? Rozświetlacz 95 zł. Nie, słuchajcie, to jest przesada. 95 zł za tyle produktu, to jest po prostu za dużo. To, do czego się mogę przyczepić, to cena tych kosmetyków, no bo są to produkty dla nastolatek, no a cena jest bardzo wysoka. Szczególnie jak za no tak żałosną ilość. To jest naprawdę no minimalna ilość produktu. No naprawdę, no czasem w próbkach macie więcej. Ha, jest to rozświetlacz, który raczej nie będzie w moim stylu, dlatego że widać w nim mocno drobinki. On tworzy ładny efekt tafli, ale też widać gdzieś tam w nim jakiś brokat. Ja wolę jednak w produktach takich kremowych, jak jest po prostu tafla, nie widać drobinek, macie taki blask bijący z was, jakbyście po prostu się świecili od środka. A tutaj mamy i taflę, i drobinki. No nie wiem, ten kolor nie wygląda źle. To jest też fajne, bo jak czasem nie ma żadnego koloru do wyboru, to człowiek weźmie jakiś kolor, którego by nie wziął, a tak naprawdę okazuje się, że ten kolor jest fajny. Tylko nigdy byśmy go nie kupili, a przez to, że nie ma innych, to kupujemy i stwierdzamy, wow, tak naprawdę wygląda super. Nie no, fajnie wygląda ten rozświetlacz, Świecę się mocno. Nałożyłam go chyba też trochę za dużo. Blask jest. Na pewno to jest rozświetlacz dający ogromny blask, bo mamy tutaj zarówno tafle, jak i drobinki. Świecimy się. Oj, świecimy się. O, chciałam skrytykować, ale chyba mi się podoba. Co mogę zrobić? No cena przesada, ale efekt mi się podoba. No co mam wam powiedzieć? No jestem szczera. Czy będzie to mój ulubiony rozświetlacz? Nie. Jest zbyt mocno drobinkowy. Ale czy jest najgorszy? Nie, absolutnie. Na pewno pięknie wtapia się w skórę, skóra wygląda na odświeżoną. Nie pobił także mojego ulubionego rozświetlacza w płynie od Seleny Gomez. Tamten po prostu wygląda tak, jakby blask bił ze środka, po prostu z was. Nie widać żadnej drobinki, tylko widać taflę. Spoko rozświetlacz, jak patrzę na siebie tutaj w świetle dziennym,
jesiennym, bo tam mam okno, on daje praktycznie, słuchajcie, efekt mokrej skóry. Więc wow, dla fanów bardzo mocnego rozświetlacza to jest to. Aż jestem zdziwiona, że on jest aż tak mocny. Więc efekt mi się podoba. Wiecie, że ja jestem tanią lambadziarą, ja bardzo lubię się świecić. Ale po prostu ta ilość, za tą cenę powinno być go 3 razy więcej. No ale efekt mi się podoba. Przejdźmy teraz do brwi. Do brwi mam 2 produkty. Mam tutaj kredkę do brwi połączoną ze szczoteczką oraz mam żel do brwi i żel do brwi ma tak małą szczoteczkę, słuchajcie. Nigdy nie widziałam żelu do brwi z tak małą szczoteczką. Ona jest malusieńka, ale może właśnie to będzie dobrze, bo czasem żelem do brwi można sobie bardzo ten makijaż zepsuć, bo narobimy sobie plamy na brwiach, więc jestem ciekawa. Kredka do brwi kosztowała 75 zł. Jest dość gruba, bo ma taki trójkątny kształt. Kolor, który wybrałam, to medium brown, więc mam nadzieję, że będzie pasował i chyba pasuje. To akurat będzie taki chłodny brąz, na którym mi zależy. Na razie nakłada mi się bardzo przyjemnie, choć wolę bardziej precyzyjne produkty. Tutaj ten dzióbek jest naprawdę gruby, ale ma tu swoje plusy, słuchajcie, bo dzięki temu maluje się te brwi super szybko. A o to też mi chodzi, bo czasem mi się tych brwi nie chce robić. Nie wiem jak wy. Dla mnie malowanie sobie brwi w ogóle nie jest interesujące. Ja to chcę zrobić szybko i o tym zapomnieć. Super, że mamy z drugiej strony szczoteczkę. To się zawsze przydaje, żeby wyczesać. No nie, formuła tej kredki jest super. Pięknie wygląda na brwiach. I odcień także bardzo mi się podoba. Pierwsza brew skończona i na razie bardzo mi się ta kredka podoba. W ogóle ma super formułę, bo z jednej strony malujecie szybko, ona jest intensywna. Nie trzeba wiele razy przejeżdżać po brwi, żeby pojawił się kolor, ale jednocześnie jak użyjecie tej szczoteczki i wyczeszecie, to pozbywacie się nadmiaru produktów i jakichś błędów, które zrobicie. Więc ta formuła dużo wybacza. A już szczególnie przy brwiach, ja po prostu robię je tak szybko i często właśnie się mylę, chodzę poza granicę, więc ja potrzebuję produktu, który maluje szybko i maluje intensywnie, ale jak trzeba, to go łatwo zetrzeć. Nie no, powiem wam, że jestem zakochana w tej kredce i w jej formule. Jej formuła jest taka woskowa, ale te niektóre woskowe kredki potrafią się bardzo kruszyć, jak nakładacie już którąś warstwę. One się tak rulują, a ta nie. Dzięki tej woskowej formule brwi też nie są blade, bo czasem jak użyjemy takiej matowej kredki do brwi, to te brwi wyglądają bardzo sztucznie, wyglądają tak właśnie bardzo matowo, co nie jest naturalne, bo nasze brwi naturalnie mają troszeczkę w sobie blasku, a tutaj to wygląda świetnie, naturalnie, pięknie, malowało się te brew super łatwo, super szybko. Wow, jestem zachwycona. I użyjmy sobie teraz żelu do brwi. Niestety, jeżeli chodzi o żel do brwi, to kolor będzie kompletnie niedobrany, bo słuchajcie, jedyny kolor, w jakim był dostępny ten żel do brwi, to odcień black. I no, ja czarnych... Ja czarnych brwi nie mam, a to jest po prostu czarny, czarny. Miałam nadzieję, że to może będzie taki ciemny brąz, ale nie, to jest czarny. Więc będzie ciekawie, ale może jak nałożę go odrobinkę, to ładnie wyczeszę te brwi bez właśnie niepotrzebnego malowania ich czarnym żelem. Okej, fajnie. Trochę przyciemniłam sobie ten odcień i jednocześnie mogę trochę te brwi utrwalić. Ten żel ma w ogóle, słuchajcie, niesamowicie płynną konsystencję. To jest aż dziwne, widzicie? On się po prostu rozmazuje. Zazwyczaj te żele są właśnie bardziej gęste, kleiste, żeby utrzymać te brwi w ryzach, a ten jest płynny, więc to jest, no, ciekawy wybór. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na brwiach, jak zaschnie. O matko, on jest tak płynny, że spadła mi właśnie kropla i spadła mi na materiałową podkładkę, więc ta materiałowa podkładka już raczej będzie miała tą plamę na zawsze i nie polubiłam się z tym żelem. No bo zobaczcie. Pomijając fakt, że on ma niedobrany kolor do mnie, to nie jest istotne, to on jest po prostu zbyt płynny i jego cena to jest 85 zł, a ma jedynie 1 ml. To jest jak próbka. No brew moim zdaniem wyglądała dużo ładniej bez niego. Zostawia też trochę plam, jest nierówny, no właśnie przez to, że jest tak bardzo płynny, ciężko nad nim zapanować i zrujnował cały makijaż brwi. Nie lubię ciebie, żelu. Ja go nakładałam bardzo delikatnie, a mam całe poplamione, paskudne brwi. Zniszczył cały makijaż brwi. Jest zbyt płynny, jest zbyt drogi, jest go zbyt mało. Jedyne, co jest w nim fajne, to ta mała, bardzo precyzyjna szczoteczka, ale ona i tak nie pomaga, bo ten produkt i tak się rozmazuje. Dramat! To jest dramat, to jest dramat. Cena produktu, jak za to, ile go tam w środku jest,
to jest dramat. To jak on marze, to jaki jest płynny dramat. I on w ogóle nie trzyma tych brwi, no. Bo jak ma je trzymać, jak to jest po prostu koloryzowana woda? Dramat, no to zniszczyło cały makijaż brwi. Ja jestem realnie wkurzona. To jest produkt po nic. To jest kolorowa woda za 85 zł. I to jeszcze tylko 1 ml tej wody. Właśnie czytałam opinię na temat tego produktu, bo jak kupowałam go w Douglasie, to widziałam, że ma bardzo niskie opinie. I mówię, wow, z czego wynikają te niskie opinie? I dużo osób tam pisało właśnie, że go kupiło i on się zaraz skończył, bo jest tak mały. No i no to jest racja, on jest po prostu żałośnie mały. Spróbuję go jeszcze wyczesać, żeby się go pozbyć. No narobił mi takich plam, chociaż bardzo łatwo się wyczesuje. On się po prostu od razu wyczesał. Wiecie dlaczego? Bo to jest woda. Ale brwi już nie wyglądają tak ładnie. Teraz są jakieś w ogóle matowe. Kredka dała im taki ładny blask, a ten żel to wszystko zniszczył, co jest niesamowite, bo zazwyczaj to żel właśnie dodaje tego blasku, utrzymuje brwi, a tutaj nic, on je zmatowił, porobił plamy, w ogóle by ich nie utrzymał, bo to po prostu była woda. Dla mnie ten żel bubel, to jest bubel, to nawet nie jest kosmetyk taki, a średni, to jest dla mnie bubel. Ale zapominamy o tym żelu, przechodzimy do oczu. Nie widziałam w kosmetykach Florence żadnej paletki, ale mamy maskarę oraz mamy kredkę do oczu. Ja się ostatnio bardzo mocno wciągnęłam w kredki do oczu. To jest także bardzo fajna, bo jak widzicie, ona ma tutaj takie zagłębienie i mam nadzieję, że dzięki temu zagłębieniu będzie się ją wygodniej trzymało. Ja mam dość wrażliwe oczy, więc zależy mi na tym, żeby kredka była miękka i żeby już po jednym przeciągnięciu zostawiła jakiś odcień. Okej, jest bardzo mięciutka, to na plus. Nie drażni mocno oczu, a jej cena to 79 zł i powiem Wam, że no, bardzo ładnie na tych oczach wygląda. No, kredka, czego można od niej oczekiwać? Musi być miękka i musi zostawiać odcień i ta to właśnie zrobiła. Czy jest to moja ulubiona kredka do oczu? Absolutnie nie. Jednak trzeba kilka razy przejechać, żeby ona jakiś tam ten odcień na oczach zostawiła. To jest po prostu zwykła, niczym nie wyróżniająca się dla mnie kredka. Ale plus jest taki, że jak wyjedziecie poza oko, to łatwo ją usunąć, bo ja oczywiście musiałam wyjechać. No ona daje taki bardzo naturalny odcień na oczach, nie zostawia zbyt dużo produktu. To nie jest do końca złe, bo czasem te kredki po prostu robią zbyt taki mocny, sztuczny, czarny efekt na oczach. Mam taką kredkę, którą jak nałożę na górną linię wodną, to ona jest tak mocna, że zaraz odciśnie się też na dolnej linii wodnej, a na tym efekcie mi nie zależy. Nie chcę mieć tak dookoła obrysowanych oczu. Ta jest taka bardzo, bardzo delikatna. Zastanawiam się tylko, czy niezbyt delikatna, bo ona naprawdę nie zostawiła zbyt dużo tego odcienia. Podoba mi się ten lekki, delikatny efekt, który dała na oczach. Nie odbija się także mocno na dolnej linii wodnej, więc to jest plus. Jeżeli lubicie bardzo, bardzo mocny efekt, lubicie jak po prostu przejedziecie kredką i już macie ciemne oczy, to raczej to nie jest to. A jak właśnie chcecie delikatnej kredki, bo denerwuje Was to mocne obrysowanie oczu, to ta by była właśnie dla Was dobra. I przejdźmy teraz do maskary. I ja się, słuchajcie, przyglądam tej maskarze i ja patrzę, o co tu chodzi, bo słuchajcie, jak ja ją wezmę w słońcu, to ja widzę, że produkt mamy tylko dotąd. Widać dosłownie, że tutaj jest pustka, więc znowu zastanawiam się, czy ten produkt nie jest jakiś malusieńki. Mamy tutaj 9 ml. Zobaczę, ile jest w innych maskarach. Dobra, mamy jeszcze 4 maskary, porównamy sobie. Florence od Millie Bobby Brown ma 9 ml. Sprawdźmy miniaturkę od Selena Gomez. 8 ml, co jest śmieszne, bo to jest miniaturka. Zobaczcie, jakie to jest małe. A tutaj mamy tylko 1 ml więcej. Okej, ciekawe. Ale zobaczmy, ile jest u Ariany Grande. 6 ml. What? W ogóle maskara Ari wydaje się być taka wielka, a jest tutaj tak mało produktu, tylko 6 ml. Czyli u Florence nie jest tak źle, wbrew pozorom. Tutaj mamy L'Oreal. W L'Orealu mamy, kochani, 9,9. Czyli podobna ilość, 1 ml więcej, a tutaj mamy 10 ml. Czyli nie jest tak naprawdę u Florence tak źle. Wychodzi na to, że po prostu wszystkie te maskary mają opakowania, jakby tutaj było nie wiadomo ile i jak dużo produktu, a okazuje się, że jest mało. Oskamowali nas, słuchajcie. No okej, przejdźmy sobie do pomalowania rzęs. O, jaka fajna szczoteczka. Ja bardzo lubię tego typu włosie, nie lubię włosia syntetycznego, silikonowych szczoteczek. O wow, jaki to daje naturalny
żaden efekt na rzęsach. Praktycznie u mnie w ogóle nie daje efektu. Ona w ogóle na razie ich nie skleiła. Ona tylko je lekko przyciemniła, co nawet mi się podoba, bo to wygląda tak, jakbym ja nie miała pomalowanych rzęs maskarą, tylko jakbym poszła na hennowanie rzęs. Jakby one były po prostu ciemniejsze. Pierwszy raz widzę maskarę, która po prostu je koloryzuje, a w żaden sposób nie skleja tych rzęs i w żaden sposób ich nie pogrubia. Nie wiem, czy to jest efekt, o który mi do końca chodzi, ale jest to ciekawe. No na moich bardzo krótkich rzęsach praktycznie nie ma tego efektu, więc wy pewnie nie widzicie w ogóle, że cokolwiek się na moich rzęsach zmieniło. Okej, przy drugiej warstwie mamy już troszeczkę więcej pogrubienia, ale to jest naprawdę maskara dająca najbardziej naturalny efekt, jaki widziałam w życiu. I to nie jest źle, bo to jest jakby jakieś tam osiągnięcie. Niektórym osobom zależy na takim efekcie i ta maskara by się chyba u nich bardzo dobrze sprawdziła. Natomiast ona jest jakaś taka sucha w tej swojej konsystencji. Ona mi się troszeczkę kruszy. To jest nowa maskara, ja ją dzisiaj wyciągnęłam z opakowania, a ona się troszeczkę kruszy, jakby już ją ktoś kilka miesięcy temu otworzył. No ale podoba mi się ten naturalny efekt. Najgorsze jest tylko, słuchajcie, to, że ona naprawdę się kruszy i zostawia po kilku warstwach dość spore grudki na tych rzęsach. A szkoda, bo ja już byłam na drodze ku zakochaniu się w tej maskarze, bo rzęsy wyglądają bardzo naturalnie, są ładnie wydłużone, ale tutaj dosłownie lecą okruszki. Nawet jak otwieram tę maskarę, to tutaj wszędzie spadają okruszki mi na biurko, co mnie trochę denerwuje, bo założyłam dzisiaj białą koszulę i to jest moja ulubiona koszula. Długo się naszukałam dobrej koszuli dla siebie i jak te produkty mi pobrudzą tę koszulę, to naprawdę wyjdę z siebie. Jeju, ona naprawdę ma konsystencję, jakby była starą maskarą. Nie wiem, o co chodzi. Pierwszy raz widzę, żeby nowa maskara aż tak się kruszyła. A tak szkoda, słuchajcie, ja tutaj wymiatam teraz te okruszki, bo ja się boję o tę koszulę! No wiuśki koszulę mi zniszczy. Ten efekt na rzęsach jest bardzo, bardzo naturalny. Jak mówiłam, przy pierwszej warstwie wygląda to tak, jakbyście mieli po prostu ciemne rzęsy, jakbyście nałożyli henne, jakbyście je pofarbowali, a nie jakbyście mieli maskarę. Gorzej robi się przy większej ilości warstw, bo wtedy ta maskara zaczyna się kruszyć, przynajmniej u mnie. Może coś jest nie tak z tą maskarą, którą ja dostałam. Szkoda, bo bardzo, bardzo mi się podobała. Czasem zależy mi na takim ultra delikatnym efekcie na rzęsach, no tylko po kolorze ich i myślałam, że znalazłam ideał. No słuchajcie, dramat. Kruszy się tak niesamowicie. Nie wiem, czy kamera to wyłapie, ale ja tutaj na nosie i pod oczami mam mnóstwo okruszków. W ogóle kruszy się tak bardzo, jak próbujecie nałożyć na dolne rzęsy, że praktycznie tego efektu na dolnych rzęsach nie ma, bo cała maskara się skruszyła. Nie wiem, o co chodzi. Pierwszy raz spotkałam się z tym, żeby nowa maskara, i to nie tania maskara, bo ta maskara, słuchajcie, kosztowała 75 zł, tak się kruszyła. A kruszy się do tego stopnia, że przez staje być widoczny efekt na rzęsach, bo maskara się skrusza. Początkowo myślałam, że będzie zachwyt, myślałam, że znalazłam ideał, a chyba ten kosmetyk również będzie bublem. Kruszący się produkt za 75 zł to jest przesada. Dobra, przejdźmy do czegoś weselszego, bo brwi i oczy mnie zdenerwowały. Mam tutaj trzy produkty, mam kredkę, mam balsamik do ust oraz mam matową pomadkę. Wzięłam trzy te produkty, bo nie wiedziałam, na co mam się zdecydować. Ciężko było mi wybrać jakiś kolor tej matowej pomadki, dlatego że były mocno wykupione. Wow, jaki bardzo ładny odcień, zobaczcie. Ej, ekstra, wydaje mi się, że fajnie by pasował do mojego dzisiejszego ubioru. Całkiem dobrze trafiłam. I ta pomadka kosztowała 85 zł. Mam jeszcze balsam koloryzujący do ust i na początku patrzę się na niego i mówię, co to tutaj jest za jakiś plastik? A to jest, słuchajcie, mały wielorybek. W ogóle ta marka bardzo mocno nawiązuje do wielorybów. Wieloryby pojawiają się też w innych kosmetykach, więc to jest urocze. Fajnie, że mają swój styl. Ten balsam koloryzujący również kosztuje 85 zł i wzięłam go w takim brązowym odcieniu, brązowo-pomarańczowym, również bardzo fajny. Niestety nie wyczuję, czy on pachnie, czy nie, bo teraz dostałam kataru, wybaczcie. I mam jeszcze konturówkę. Konturówka do ust kosztuje 65 zł i ona fajnie pasowałaby kolorystycznie do tego balsamu, więc nie wiem, na co mam się zdecydować. Nałóżmy na początku te produkty, chcę tylko zobaczyć, jak wyglądają. Później je zetrzemy i nałożymy pomadkę. O, konturówka jest bardzo przyjemna, bardzo mięciutka. Jedno przejechanie, już mamy kolor na ustach, to zawsze się ceni. Nikt nie ma tyle czasu, żeby się bawić z kosmetykami, które nie chcą malować. Konturówka mi się bardzo podoba, ma bardzo ładny odcień, super przyjemnie się nią malowało, kilka ruchów i usta są obrysowane.
zmontowane, nałóżmy w środku tę pomadkę. Zobaczymy, czy to będzie ładnie wyglądało. O, wow, wygląda to ślicznie. Bałam się, że będzie wyglądało głupio, ale wygląda to dobrze. A, ten balsam koloryzujący ma naprawdę fajny odcień i słuchajcie, on sporo tego odcienia zostawia. Czasami te balsamy koloryzujące nie zostawiają w ogóle odcienia, a on jest jak taka nawilżająca szminka. A, i ma takie bardzo przyjemną konsystencję. Jakbyście sobie po prostu nałożyli wazelinę na usta. Jedyne co, to ma taki nieprzyjemny zapach, teraz poczułam. On ma właśnie taki woskowy, wazelinowy zapach, ale super naturalnie wygląda, jak najbardziej wpisuje się w ten taki lekki, młodzieńczy makijaż. Ekstra. Wydaje mi się, że jakby ten makijaż został w tej formie właśnie z tym produktem i z tą konturówką, to wyglądałby super. Fajny makijaż dla takiej młodszej osoby. Ekstra. No te dwa produkty mi się bardzo spodobały, ale zmyjmy sobie ten cudowny balsam i nałóżmy ten produkt. Bardzo mnie ciekawi, ta pomadka wpłynie, bo bardzo podoba mi się jej odcień. Taki wiecie, nawet dość odważny jak na to, że są te kosmetyki mocno kierowane też do młodszych osób. Okej, na usta wygląda na razie bardzo ładnie ten odcień. Super przyjemnie się nią nakłada. Bardzo fajna jest ta szczoteczka, bo ona się tak porusza, jest taka miękka, jest elastyczna i dzięki temu fajnie się maluje. Ona tak poddaje się waszym ruchom. Też ta matowa pomadka ma takie bardzo nawilżające, fajne wykończenie. Jest lekko matowa, ale na ustach tego nie czuć. Przez to też no nie mamy takiego super mocnego matu. Coś za coś, ale mi się ten efekt podoba. Taki pół mat, semi mat. O, i tak trochę podeschła, to też robi się bardziej matowa. Jak widzicie, pomadka przypadła mi do gustu. Przede wszystkim podoba mi się jej odcień. Ma także bardzo przyjemne wykończenie, bo nie jest wysuszająca. I mimo, że daje mocniejszy efekt niż ten balsami, to nadal on gdzieś tam się wpisuje w ten taki lekki, młodzieńczy makijaż, bo to jest taki mat, który nie wysusza ust, nie wygląda też sztucznie. Ten efekt jest bardzo przyjemny, więc wow, zobaczymy tylko, jak on się na tych ustach utrzyma. No i słuchajcie, pomalowałam się wszystkimi kosmetykami i jaka jest na razie moja opinia? Czytałam opinię, że jest to taka marka trochę hit or miss, że albo trafi się hit, albo trafi się bubel. I trochę tak jest, bo jest dużo hitów, dużo produktów, które po prostu użyłam i mam wow, a jest sporo bubli, czy według mnie kosmetyków niepotrzebnych, czy niepotrzebnie drogich. Wiem, że możecie się dziwić, o co mi chodzi z tą ceną, przecież nie jest aż tak źle. Selena Gomez ma droższe produkty i ja wiem, chodzi po prostu o to, że jak na to, jak mało jest na przykład produktu, to są wyjątkowo drogie. No 95 zł, jak za taką ilość rozświetlacza, to jest wow. Idąc po kolei, korektor bardzo mi się spodobał, daje super naturalne wykończenie i rozświetlenie na twarzy, więc dla mnie produkt na plus, następnie puder u mnie na minus. Nie był to bubel, był to po prostu produkt mech. Znajdziecie 1000 lepszych pudrów w 1000 razy lepszej cenie. Bronzer, wow, już i tak się nim zachwycała, więc nie ma co tracić waszego czasu, ale bardzo mi się spodobał. Róż był super, wygląda pięknie na twarzy, tak samo pięknie na twarzy wygląda rozświetlacz, to jest bardzo mocny efekt rozświetlenia, to jest po prostu efekt mokrej twarzy, ale denerwuje mnie, że jest go tak mało, jak za tę cenę. Kredka do brwi, hit, widzieliście, och, jedna z najlepszych kredek do oczu, jakie stosowałam. Żel do brwi, nie wypowiadam się już na jego temat, bubel, maskara dla mnie bubel, kruszy się i nie daje żadnego efektu na oczach. Kredka do oczu była mech, nic specjalnego. Ups, upadła. Ale nawet mi nie żal. Ale za to bardzo spodobały mi się produkty do ust, więc dobra, ja teraz się z wami żegnam, spotykamy się za kilka godzin i zobaczymy, jak te produkty się utrzymają. Approximately 10 hours later. Witam was na podsumowaniu. Słuchajcie, przyglądałam się temu makijażowi po skończeniu filmu i powiem wam, że bardzo mi się podoba. Uważam, że wyglądał bardzo świeżo, bardzo dziewczęco. Zdecydowanie te kosmetyki dają taki bardzo naturalny efekt. Już się świecę, starł mi się też makijaż w wielu miejscach, ale to dlatego, że mam katar i po prostu no, samo istnieje jak smarcze nosa, to mi się wszystko ściera. Widać już, że mocno zaczynam się świecić na czole, jak mówiłam. Ten puder absolutnie nie jest mistrzem pod tym względem. Myślę też, że po prostu, no, on nigdy nie był reklamowany jako puder super matujący. To jest bardziej właśnie taki lekki, korygujący puder, więc nie jestem na to zła, to po prostu nie jest produkt dla mnie. Ja od pudrów oczekuję czegoś innego, ale no to nie znaczy, że ten puder jest zły. Choć i tak uważam, że w tej kategorii są po prostu lepsze. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Jeżeli chodzi o korektor, wszystko wygląda pięknie. Akurat miejsce pod
oczami i broda bardzo dobrze się trzymają. Mam tylko jedną dziurę tutaj, ale to dlatego, że jadłam bardzo tłusty obiad, bo był z oliwą z oliwek i po prostu kropla oliwy z oliwek mi tutaj spadła, więc no nie ma szans, żeby cokolwiek się utrzymało w starciu z oliwą. Mam wrażenie, że trochę mniej widoczny jest bronzer, albo po prostu ten bronzer tak w tę skórę się wtopił. Nie wyglądam, jakbym zupełnie tego bronzera nie miała, ale po prostu już go tak mocno nie widzę, jak na samym początku. Za to róż utrzymał się świetnie. Natomiast muszę powiedzieć, że rozświetlacz naprawdę mnie zachwyca. Chyba jeszcze nigdy nie miałam rozświetlacza, który daje tak piękny, tak naturalny efekt mokrej skóry. To jest najmocniejszy rozświetlacz, jaki używałam zdecydowanie. I wkurza mnie ilość tego produktu, ale sam produkt jest fantastyczny. Tak samo super utrzymała się pomadka. Jak mówiłam, ja naprawdę jadłam dzisiaj bardzo tłusty obiad i pomadka nadal jest na ustach. Co prawda już jej nie czuję, ale ta pomadka po prostu lekko te usta zafarbowała, więc ten odcień nadal na tych ustach jest. Ja jej ani razu nie poprawiałam, a jadłam tłusty obiad, robiłam live'a przez godzinę, więc gadałam jeszcze z moim mężem i pomadka super się trzyma. Jak widzieliście, także szalenie spodobał mi się produkt do brwi. No po prostu brwi pomalowane tą kredką dla mnie wyglądały super. Te dwa produkty do ust, balsam i kredkę, miałam bardzo krótko na swoich ustach, ale podobało mi się, jak wyglądały. Natomiast jeżeli chodzi o buble, no to maskara dla mnie to jest gigantyczny bubel. Po prostu ona zachowuje się jak stara maskara. Dramat. I tak samo ten żel. Super. Paznokieć mi się zaczepiło kabel. Tak samo ten żel był fatalny. To był jeden z najgorszych kosmetyków, który ostatnio używałam. Naprawdę dawno nie używałam takiego bubla. On się nie nadaje do niczego innego, tylko do zepsucia makijażu według mnie. Naprawdę. Bubel, jakiego dawno nie widziałam. A kredka do oczu jest okej. Okay. Jest mech. Uważam, że jest tysiące kredek do oczu, które zachowują się jak ta, więc raczej się nią nie zachwycam. Ale już na sam koniec kosmetyków, które mi się podobały, jest zdecydowanie więcej niż kosmetyków, które mi się nie spodobały. Więc jestem zadowolona z tych kosmetyków, z tej marki i z tego filmu. Na pewno będę się malowała tymi produktami, bo twarz wygląda w nich naprawdę świetnie. I ja już się z Wami żegnam. Powiedzcie mi, co sądzicie na temat tych kosmetyków. Czy macie kosmetyki Florence od Millie Bobby Brown? Jeżeli film Wam się podobał i dobrze spędziliście ten czas, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, obejrzyjcie poprzedni film na kanale, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia!